panie braciszku, mamy chwilę czasu. Ja nie mam, ale jak króciutko, to proszę bardzo. No króciutko, bo wiesz, ja ci mówię, braciszku, bo mamy jednego ojca, ojcze nasz, to jest Chrystus, który jest w niebie. I on teraz jako przychodzi, jako pasterz jeden, w jego prawdzie miłości. Ale konkretnie, proszę, bo ja nie mogę za długo rozmawiać. No ja wiem, ja ciebie skrzeszę, Mateusz 10,8, bo prawda wychodzi na jaw i wszyscy jesteśmy w Chrystusie nowym stworzeniem, bo Chrystus stworzy w nas ducha prawdy, którego Adam stracił. I Chrystus jest najważniejszy. Nawracaj, braci i świadków Jehowy, Kolosan 1,2, bo jesteśmy w Chrystusie. Ten, co apostoł Paweł się nawrócił. No. Także miłej pracy i miłej służby. I to wszystko. No wszystko. I nigdy nie umrzesz, bo Chrystus cię nie może uśmiercić, bo Judasza nie uśmiercił. Przecież co Judasz sobie odebrał życie, bo zdradził prawdę. Chrystusa, nie Jehowę. Logiczne, nie? Ja nie mogę kłamać. Kłamcy nie wejdą do Królestwa. Jasne. Miłego dnia również. Miłego. Życzę. Żyj na wieki, braciszku. Nawzajem z Panem Bogiem. Z Królem. Aha. To jakbyście chcieli podzwonić do braci, bo słuchają krótko, ale to podzwońcie sobie. To są od Świadków Jehowy z internetu numery i możecie sobie na no, porozmawiać. Czyli mam być świadkami Chrystusa, Dzieje Apostolskie 1:8 i jeden jest Chrystus, nie jest podzielony. A świadkowie głosili tyle lat i teraz jak się nawrócą, jak apostoł Paweł, Szaweł, Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5 do 20. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. Czy ten Jezus daje nam tytuły aniołów? Mateusz 24:31. Jest królem. Objawienie 7:17. Pośrodku baranek. 12 gwiazd ma w koronie Jezus. Objawienie 12:1. Nie Matka Boska, nie Unia. I ma 12 aniołów. Ja jestem jednym z 12 aniołów, jedną bramą z 12 i nowe miasto Jeruzalem wstąpiło na ziemię. Objawienie 21 rozdział. I możecie być wybranymi aniołami. Mateusz 24:31. Bo pioniery to jest ze świata. Biskup też jest ze świata. I słowo Pan wpisali ze świata do Biblii. Kartka, książka przyjmuje wszystko, bo nie może się obronić. Ale słowo Boże jest tak żywe, że co Bóg złączył, rodzina i natura. Są 4 pory roku w Polsce. Jest rodzina, mężczyzna, kobieta i dzieci. Nie ma partner, partnerka, tak nie ma. LGBT to nie wejdzie, bo Chrystus 24 lata temu przyszedł i mówi przez swoich uczniów. Bo 500 uczniów go widziało, jak szedł do nieba. I teraz Chrystus przychodzi przez uczniów. Uczeń Bogdan do was mówi. Mateusz 23, 1. Jezus jest moim nauczycielem, jestem uczniem Jezusa, tego co wy nie znacie, Efezjan 4,20. Mateusz 23,8 jest jeden nauczyciel, Chrystus. Także apostoł Paweł wiedział, że cały świat jest u Boga głupstwem, byleby pozyskał Chrystusa. 1 Koryntian 3,19. I lepiej stać się głupim, żeby być mądrym, bo ta wojna się nie równa do tej, co zabijają ducha. Mateusz 10 rozdział od 26 do 42. Chrystus nas posyła. Chrystus jest królem i zbawienie jest na Syjonie. Izajasza 66,8. W ciągu jednego dnia narodzi się Syjon. Z prawdy Jakuba 1,18. Chrystus, jeśli całym sercem na pierwszym miejscu postawimy z całej siły, całym jestestwem Chrystusa, który nas wykupił na Golgocie. 1 Koryntian 7, 23, 1 Koryntian 6, 20 i połączymy się w prawdzie, w jego prawdzie, w jego duchu, Jana 14,17, bez pośrednika, Galacjan 3,20, bo Chrystus nie jest pośrednikiem. Jest wzorem do naśladowania, 1 Piotra 2 rozdział od 21 do 25. No i mamy pocierpieć troszkę dla prawdy i poczujemy, jak Chrystus się czuł wtedy, jak go psychicznie go dręczyli, pluli, znieważali, odrzucali. To boli to odrzucenie. Także Chrystus przychodzi i przyszedł. Już nie kombinujcie. Bo zbory Chrystusowe czas zakładać. Rzymian 16:16. Z wybranych, bo powołanie się skończyło. Mateusz 22:14. Wielu powołanych, mało wybranych.
I Chrystusowi się należą wszystkie tytuły. Jego ojciec mu wszystkie przekazał, bo jego ojciec jest naszym dziadkiem. Na podstawie rodziny każdy miał dwóch dziadków, jak normalna rodzinka, i tam nieraz jeden dziadek nie żył, czy dwie babcie, tak? To Bóg złączył. Adam w raju nie miał księdza, bo nie był świadków Jehowy, ale Bóg ich połączył, a trzecia osoba, anioł, szatan ich rozbił. I tak samo dzisiaj trzecia osoba rozbija, albo system, albo mało pieniędzy. Nie zgoda no, ale to Bóg złączył. No i ma prawo Chrystus. To na zawsze. Galacjan 6:2. Te prawo obowiązuje. Wypełnieniem prawa jest w prawdzie w Chrystusowej Jego miłości. Bóg nie daje rozwodów, nie? To ludzie sami no, się... No, tylko separacja, czyli takie na jakiś czas się rozstać, żeby na wieki się połączyć. 1 Koryntian 7 rozdział od 1 do 40. Apostoł Paweł dał wspaniałe rady, a żony nie miał, nie? Ciekawe. Także nie biskup, tylko król ma być nienaganej mojej mąż innej żony. Błogosławimy rodziny królewskie, objawienie 50. Błogosławimy.